Już 8 kwietnia podczas uroczystej gali finałowej dowiemy się, kto zdobędzie kryształ, a kto kamień. W Szawińskim Teatrze Zdrojowym poznamy zwycięzców aż w 9 kategoriach konkursu. Głosowanie SMS-owe wciąż trwa, a wyniki możemy śledzić poprzez stronę internetową plebiscytu Kryształy i Kamienie. Faktycznie jesteśmy już przy samym finiszu. Meta 8 kwietnia w Teatrze Zdrojowym o godzinie 18. Do tej pory wpłynęło ponad 4,5 tysiąca głosów na kandydatów w poszczególnych kategoriach. Niewątpliwie mamy liderów. Zapraszam na stronę internetową www.kryształyikamienie.pl. Tam widać na bieżąco, jak to wszystko się zmienia. Zacięta rywalizacja trwa we wszystkich kategoriach plebiscytu. W kulturalnych kryształach o miejsce lidera walczy Grażyna Wołkowska, choreograf zespołu pieśni i tańca oraz Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu. W sportowych kryształach na czoło wysunął się Puchar Polski w motokrosowym cross country. Wśród organizacji pozarządowych zacięta rywalizacja trwa pomiędzy Teresą Ziegler z Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Amazonki. W kategorii samorządowej prowadzi wójt Adam Hausman oraz Rada Gminy Walim. Na polityczny kryształ chrapkę mają inicjatorzy referendum w sprawie odwołania wałbrzyskich radnych. Zacięty bój trwa również w akademickich kryształach oraz w krysztale wśród pracodawców. W najbardziej kontrowersyjnej kategorii kamień, czyli porażka roku, prowadzi z kolei uchwała Wałbrzyskiej Rady dotycząca zakazu handlu przez całą dobę. Organizatorzy znają wyniki tylko jednej kategorii – superkryształ, w której zwycięzcę wyłoniła kapituła plebiscytu. Na stronie internetowej można podejrzeć jedynie sylwetki osób i wydarzenia, które zostały wybrane do finałowej ósemki w tej kategorii. Mamy w zalakowanej kopercie nazwisko tej osoby, którą właśnie ujawnimy podczas gali. Niewątpliwie wszystkie te osoby zasługują na wielki szacunek. Kapituła musiała podjąć decyzję, kto wybrała. Poczekajmy do poniedziałku. Wciąż możemy oddawać głosy na pozostałe kategorie plebiscytu. Numer telefonu oraz treści SMS-ów dla poszczególnych nominacji możemy znaleźć na stronie kryształyikamienie.pl. Głosowanie zakończy się w poniedziałek 8 kwietnia o godzinie 18, tuż przed rozpoczęciem gali finałowej plebiscytu.